Witam Cię bardzo serdecznie na naszym kolejnym spotkaniu. Agnieszka Wojtala z tej strony. Dzisiaj temat bardzo energetyczny, taki bym powiedziała wręcz seksualny. No tak, no bo będziemy wprost, a nie w przenośni, mówić o pewnych aspektach związanych z seksualnością. Ja dzisiaj chciałabym się skupić na dwóch takich aspektach, gdzie będzie mowa o uzależnieniu od seksu, czyli dlaczego niektórym kobietom, mężczyznom bardzo zależy na seksie i to musi się odbyć. I dla ciekawostki też chciałabym Wam opowiedzieć dzisiaj o tym, kim jest tak zwany Casanova i nimfomanka. Zapraszam za chwilę. Zacznę od tego tematu związanego tak zwaną Casanovą i z tak zwaną nimfomanką. Są to, ja oczywiście będę się poruszać w tematyce i w podstawach, jeśli chodzi o psychobiologię i oczywiście medycynę germańską. Przypominam dla tych, którzy jeszcze nie znają tego tematu, że bez medycyny germańskiej nie byłoby psychobiologii. Dlaczego? Dlatego, że dr Hammer jako jeden z pierwszych ludzi chyba na świecie, wystarczyło, że on, na podstawie badań tomografów mózgu w końcu pokazał światu, sam to zrozumiał i pokazał światu, skąd się biorą różnego rodzaju zmiany zachowań ludzkich. I tak samo jest właśnie w tej opowieści o tym szalonym Casanowie, o tej nimfomance. Dlatego, że dr Hammer ujął ich w temacie tak zwanych konstelacji. Mucha jakaś mi przeleciała. Czyli dokładnie tutaj w korze mózgowej danej osoby doszło do dwóch takich zmian, pewnych ognisk Hammera, zmian w mózgu, korze mózgowej po jednej i po drugiej stronie i to wpływa na człowieka nadrzędnie. Także on sobie, wiecie, on tego nie kontroluje, tak, dana osoba. I jak to jest właśnie w tym kontekście tego Casanowy nimfomanki? Casanova, mamy dwa rodzaje takich panów zdobywców. Pierwszy to jest ten klasyczny typ macho. To jest taki, który wchodzi na disco albo do klubu jakiegoś tak i on wyrywa laski. To jest ten, który mówi, o pierdolę, ja tutaj się nie będę certolił, ta jest moja, ta jest moja, ta jest moja. I on zdobywa te kobiety, natomiast pozostaje pod pytaniem, czy pozostaje takie pytanie, czy ta kobieta będzie zadowolona z tego zdobycia na jedną noc, tej jednorazowej przygody seksualnej. Zazwyczaj nie. Dlatego, że on bardzo dużo działa na zewnątrz, natomiast jeśli przyjdzie co do czego, to niekoniecznie jest dobry finał. Istnieje, i to jest tak zwany Casanova maniczny. Taki właśnie działam, jestem gieroj, nie? No to mi się to przypomina z czasów takich dyskotek jeszcze, wiecie, od kiedy to było. Natomiast jest jeszcze Casanova tak zwany depresyjny. To jest ten, wiecie, oczy ze Shreka, tego kotka. On łapie kobiety na litość. Tak naprawdę to kobieta z litości, bo to taki biedny miś. Ona go tak naprawdę bierze pod kołderkę, pod spódniczkę. I to ona się nim tak naprawdę zajmie. Czy to będzie dobry finał? Nie do końca. Również partnerka ta na tą jedną noc może być zadowolona. Casanova to jest taki jakby syndrom u mężczyzny, który nie potrafi zbudować relacji na dłuższą metę. Nie dość, że w tej seksualności jest na bakier, nie zawsze, ale w większości tak, to jeszcze to nie jest mężczyzna, z którym dopóki nie rozwiąże tego problemu, oczywiście, tej konstelacji swojej, no to on nie będzie umiał zbudować relacji na przyszłość, prawda? I spójrzmy na kobietę, bo to nie tylko panowie są, wiecie, ci, co nie dają rady. Kobiety. Jest coś takiego jak pojęcie jak nimfomanka. Nimfomanka, czyli ta, która ma po prostu bzika na punkcie seksu. I teraz znowu są dwa rodzaje tej nimfomanki, tak? Pierwsza to jest znowu ta maniczna, czyli ta, która ona wyrywa chłopaków, tak? To ona po prostu idzie, klepie go w tyłek, mówi idziemy tam do samochodu, do łazienki, nie wiem, albo może nawet tu i teraz, tak? I to jest kobieta, która najczęściej będzie miała tak zwaną tendencję do orgazmu łechtaczkowego, tak? Czyli
też do końca tam u niej nie jest tak, jak to powinno być, chociaż wiadomo, kobiety różnie mają, jeśli tutaj sprawia radość, to super, ale większą jakby satysfakcję ze spotkania takiego seksualnego może mieć w przypadku tych nimfomanek ta nimfomanka depresyjna. To jest ta, która siedzi w kąciku taka i którą wyrywa koleś. I to jest ta, która będzie miała częściej ten orgazm pochwowy. Czyli już widać na wstępie, moi kochani, że jest coś, co decyduje na poziomie biologicznym, dosłownie biologicznym, że nie do końca coś może być w tym spotkaniu seksualnym super. Chociaż na początku jest wow, jest po prostu parcie na szkło, ja chcę, ale nie do końca to wszystko wychodzi. Jest to związane akurat w przypadku tej konstelacji z naprawdę dużym problemem u takich osób, i u kobiet, i u mężczyzn, dlatego że tam pojawia się duży problem z tym, czy ja mam swoje terytorium, czy nie mam swojego terytorium, tak? Tam wchodzą w grę problemy z tętnicami wieńcowymi, czyli dokładnie z nabłonkiem wyścielającym te tętnice i żyłami wieńcowymi, lub też po prostu tymi sferami seksualnymi, typowo seksualnymi, na przykład na nabłonku macicy u kobiety. Szyjki macicy, tak? Czyli jeżeli ktoś doświadczył tak jakby podwójnej, można by powiedzieć, utraty swojego terytorium, nie czuje się po prostu kochany, nie ma być może nawet swojego miejsca, coś utracił, co było bardzo mu, coś dla niego było ważne, to on może mieć problem na poziomie seksualnym, bo wpadnie w tą konstelację i nie do końca to życie seksualne może być wtedy takie, no takie radosne, i przekładać się to też będzie na trudności w stworzeniu takiej satysfakcjonującej również pod kątem seksualnym relacji. Co jednak w przypadku osób, które są naprawdę mocno uzależnione od seksu, tak naprawdę mocno, tak? Czyli widać, że na przykład w związku partnerskim jedna strona no, wymaga naprawdę bardzo dużo seksu, gdzie ta druga strona naprawdę nie ma jakichś takich wielkich ograniczeń, tak? Czyli gdzieś jest ten rozjazd, tak? Tak osoba, która jest uzależniona od seksu, ona może, nie może, tylko ona to często robi, że wymusza na swoim partnerze seksualnym zwiększoną częstotliwość uprawiania seksu i to zaczyna być dużym problemem w partnerstwie. Najczęściej to mężczyzna tak ma i wymusza na kobiecie, no czasami tylko po prostu psychicznie, no bo fizycznie to raczej rzadko, ale ona może ulegać mu takiej presji i wtedy ten seks staje się taki w cudzysłowie przemocowy za takim niby pozwoleniem. Więc co powoduje? Oczywiście nasze dzieciństwo jest tutaj podstawą, czyli mężczyzna, który, tak mówię, mężczyzna, który ma tutaj takie większe parcie, jak to się mówi, na szkło, powinien spróbować jakby też uzmysłowić sobie, że za seksem tak naprawdę, za tym częstym współżyciem stoi jego niezaspokojona potrzeba. I teraz zatkajcie uszy, jak nie chcecie słyszeć. Niezaspokojona potrzeba kontaktu z mamą. Jezus, sorry. Ale tak to naprawdę jest tłumaczone. Wszelkie zaniedbania, gdzie mamy było mało w życiu takiego dzieciątka, takiego chłopczyka, wychodzą potem właśnie w takim nadmiernej potrzebie nawiązania kontaktu właśnie z ową mamą. A bardzo często my, tu też akurat kobiety, wchodząc w relacje, wybieramy sobie na partnera naszego, w cudzysłowie, rodzica. Mężczyźni swoją mamę, a kobiety swojego ojca. I więc to nie jest wcale takie głupie, bo psychologia tutaj akurat i psychobiologia tutaj bardzo dobrze się zgadzają, bo te tendencje my jednak mamy. Więc
To jest takie, popatrzcie, jakie to jest odrzucające w ogóle, tak? Jeżeli jesteś teraz na przykład facetem, który mnie słucha, masz ten problem, tak sobie pomyślisz, że tutaj nie chodzi tak naprawdę o twoją partnerkę, tylko chodzi o kontakt z twoją mamą, to wystarczy sobie to przetransformować, czyli wrócić do dzieciństwa, zaakceptować tyle miłości, ile dostałeś i puścić to, po prostu to puścić. Oczywiście to wymaga pracy, ale to się da zrobić, tak? No i teraz, jeżeli jesteś kobietą, a masz takiego partnera, no to zobacz, że tak naprawdę te wszystkie ewentualne jazdy, które wy macie w partnerstwie, bo tego seksu na przykład on uważa, że ty mu dajesz za mało, to tak naprawdę chodzi o to, że on jest taki niedopieszczony, niedopieszczony jeszcze w dzieciństwie przez mamę. Kolejnym takim aspektem jest, gdzie było mało dotyku, ale to też jakby podchodzi pod to niedopieszczenie, tak? Czyli gdzie nie było miłości, gdzie nie było dotyku. A pamiętasz jeden z filmów, który nagrywałam wcześniej i mówiłam, jak jest ogromne znaczenie roli mamy, bo to mama właśnie nadaje granice ciału poprzez dotykanie dzidziusia. To jest takie ważne, żeby mamy dotykały swoje dzieci delikatnie, z miłością, z uczuciem, prawda? A nie zimną, chłodną ręką i wkurwem jeszcze gdzieś tam jakimś, prawda? To nie o to chodzi właśnie, prawda? To trzeba mieć fokus na to. Co jeszcze? Bo jeszcze jest jedna istotna rzecz, że na przykład tacy mężczyźni, którzy potrzebują tak dużo seksu, jeszcze wspomagają się na przykład pornografią czy też masturbacją, to też są mężczyźni, którzy, gdzie trzeba by było znowu uprawiam seks, doświadczam tej przyjemności takiej seksualnej. Dlaczego? Dlatego, że wtedy czuję, że żyję. To jest, kochani, bardzo istotne, dlatego że nie wszyscy, z nas, którzy przyszli na świat, którzy tutaj chodzą po świecie, tak, naszym, byli dziećmi takimi zrodzonymi typowo z miłości. Bardzo często to były czyste, szybkie, takie numerki, gdzie liczył się tylko seks. I czuła się tylko przyjemność. I potem idzie w podświadomości jest zapisany taki szlak, że szybkie, krótkie numerki, często dużo, może prawda, ale nic takiego zobowiązującego. To potem może być tak, że taki mężczyzna idzie w świat i mówi: ja żyję tylko wtedy, kiedy uprawiam seks. Więc to jest bardzo przykre, że między tym robi się znak równa się. I wtedy zobacz, co taka osoba ma zrobić. Ona naprawdę tak czuje. Ona naprawdę czuje, że żyje tylko wtedy, kiedy uprawia seks. I teraz, no, jeśli mamy związki, które są długoletnie, tak? To tak jak ci mówię, no, jeśli partnerstwo, małżeństwo, nieważne, jeśli się zgrywa w tej częstotliwości seksualnej, to luz. Ale bardzo często zdarza się tak, że na początku są tam kurwiki w oczach, nie? 4 razy dziennie i w ogóle, a potem pojawiają się na przykład dzieci, pojawia się jakieś przepracowanie, pojawia się zmęczenie. Kobieta może mieć swoje jakieś wizje po odchowaniu dzieci, już nie będzie miała takiego fokusu tutaj na swojego faceta, tak? I też może ona tą częstotliwość swoją zmniejszać, natomiast mężczyzna będzie chciał dalej tyle samo, bo jest tak, choć jest to takie, powiedziałabym, może troszeczkę takie szufladkowanie, ale jest jednak tak, nawet w biologii, że to mężczyźni częściej czują potrzebę taką seksualną niż kobiety. I najczęściej to kobiety przychodzą na sesję, gdzie mówią, że mężczyzna chce za dużo według nich, a one znowu chcą za mało. I z tym przychodzą znowu mężczyźni, bo moja kobieta nie chce tak często uprawiać seksu jak ja. No i oczywiście trzeba to wytyczyć właśnie czysto, w cudzysłowie, takie chorobowe, kompulsywne takie, nałogowe jakieś, czy po prostu się rozjeżdżają w swoich grafikach najnormalniej w świecie rzecz ujmując. A jeśli chodzi o kobiety, bo często tutaj mówię o mężczyznach, kobiety też tak mają, że one mogły powstać z takiego numerku, tak, szybkiego, i teraz też będą uważały, że one
tylko dzięki temu żyją, bo relacja potem na przykład między rodzicami była jakaś nie za bardzo, więc jedyną wartością jest tylko to. Ale kobiety też mają swój taki świat. One na przykład mogą chcieć poprzez częstsze uprawianie seksu, poprzez nawet uzależnienie od seksu, one mogą w ten sposób czuć się doceniane, kochane, akceptowane, prawda? I one przez taki akt będą to osiągały. Czyli to też jest zaniedbanie w dzieciństwie, jeżeli kobieta widziała na przykład swoją mamę, która była taka uległa mężczyźnie, a jeszcze gdzieś tam słyszała właśnie jakieś takie gdzieś tam odgłosy ze ścianą, tak, z sypialni rodziców. I to było często. I to się powtarzało, i dziecko to słyszało, a mama ogólnie była taka, to potem kobieta może chcieć też tego samego i też tak dużo, bo tylko wtedy właśnie czuje się taka doceniona, atrakcyjna, chciana, kochana, bo nie ma tam nic więcej po prostu. Więc temat, powiem Wam, że bardzo ciekawy. Oczywiście, jak zwykle, są różne tła. Tutaj, jeśli chodzi na przykład o uzależnienie od pornografii, to też jest często tak, że i mężczyźni, i kobiety, tutaj znowu ogólnie powiem, że czasami jest tak, że ktoś woli sam się zadowolić, niż na przykład w duecie, prawda? Woli sobie jakby podkręcić się poprzez patrzenie, tak? A nie samo przeżywanie. Więc to też mi się zdarzyła taka sytuacja, kiedy mężczyzna, akurat muszę Wam tu powiedzieć, że dość często pojawia się taki problem, w cudzysłowie bym to nazwała problem, bo to zależy wszystko od ilości, jakości, częstotliwości i zafiksowania na tym temacie. Połączenie osób, które, głównie to akurat myślę mężczyzn, którzy nie masturbują się, którzy przeglądają sobie jakieś tam gazetki, jakieś filmiki, i oni pochodzą z rodzin mocno katolickich. Miałam też raz do czynienia z taką osobą, akurat kobietą młodą, która również bardzo krótko trzymana w świecie, akurat też katolickim, ale możliwe, że inne religie też tak mają. Akurat, no, to jest moje doświadczenie, którym się dzielę, która długo, długo jakby zwlekała w ogóle z wejściem w świat seksualny. Jakoś to się tak działo, że ona w sobie miała ogromną chęć na seks, ale ona akurat jej nie wyrażała, bo blokowała ją głowa. Ale co się wtedy działo? Trafiane mężczyzn, którzy wymuszali na niej takie akty seksualne wręcz, blisko nawet takie, no, do przejęcia kontroli, takiego do gwałtu. Więc tutaj, coś jest tutaj na bakier w tym temacie, dlatego że takie zbyt krótkie trzymanie, widzę, w tym temacie nie jest do końca dobre potem na dorosłość, tak? Więc jak zwykle, wszystko jest dla ludzi, oczywiście wszystko w umiarze i w poszanowaniu granic swoich i też drugiej strony jak najbardziej. Moje kochani, także kończę na dziś. Temat wydaje mi się ciekawym, więc jeśli znałaś takiego Kasanowę, manicznego albo depresyjnego, albo nimfomankę taką depresyjną albo maniczną, no to podziel się w komentarzu, czy też może wiesz, czy ta osoba doświadczyła podwójnej takiej jakby utraty swojego terytorium, coś straciła, kogoś straciła bliskiego i z tej strony, i z tej strony, czyli to dużo. Kobieta mogła mieć na przykład frustrację też seksualną, na tej zasadzie, że nie wiem, do kogo ja przynależę, i jednocześnie utracić kogoś ze swojego rewiru, też może być. No i tym osobom, które są w takich relacjach, gdzie jedno jest wręcz uzależnione od uprawiania seksu, a drugie
no czuję się tym przytłoczone, no to ja proponuję po prostu porozmawiać. Może poruszyć ten temat, który dzisiaj tutaj troszkę Ci napoczęłam, związany właśnie z tym uzależnieniem, czyli z odpowiedzią na pytanie, dlaczego czuję, że żyję, kiedy uprawiam seks, no i jaka była ta relacja z mamą. Ile było miłości, ile było dotyku, jakiej jakości był ten dotyk również, prawda? Więc to, no, to bym tutaj wzięła pod uwagę. No i życzę, żebyście się super dogadali, bo chociaż mówi się, że seks to seks, on jest taki, o, no tam po przecinku któryś tam w tej hierarchii ważności elementów związkowych, to jednak bez dobrego seksu, bez grania się tutaj w tym temacie, no nie będzie dobrze, tak? Nie będzie dobrze, dlatego że on pomaga też rozładowywać pewnego rodzaju emocje, łączy ludzi, zbliża ludzi do siebie, wydziela się oksytocyna, hormon, który tworzy więź. To jest bardzo, bardzo istotne, dlatego życzę Wam wszystkim dobrych dopasowań i do zobaczenia następnym razem.